Siemanko, z tej strony Sermisiek. Przyszedł czas na kolejne zestawienie najbardziej oczekiwanych gier RPG 2022 i 2023 roku. Na chwilę obecną gwiazdą jest Elden Ring. Wiele obiecanych nam gier uciekło ze swoimi premierami do następnego roku i mamy nadzieję, że tym razem nie będziemy musieli tego powtarzać. Szczególnie, że lista nadchodzących tytułów zapowiada się mocarnie. Tym bardziej, że niedobór wielkich premier był bardzo widoczny w gatunku RPG. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy! Bleak Fate Forsaken to osadzone w otwartym świecie brutalne RPG akcji z elementami horroru. Rozgrywka prowadzona jest z perspektywy trzeciej osoby. Tytuł czerpie mocno inspirację z gier typu Souls-like, a swoim klimatem przypomina połączenie cyberpunka z dark fantasy. Nie zabrakło jednak elementów znanych z najpopularniejszego cyklu od Ubisoftu. Elementy spinaczkowe i skradankowe wypadają równie dobrze, dlatego produkcja powinna znaleźć miejsce w bibliotece naprawdę wielu graczy. Gra rozplanowana jest przynajmniej na 30 godzin rozgrywki i opiera się przede wszystkim na eksploracji obszernego świata i walce z różnym typem przeciwników. Zaprezentowany teren przywodzi na myśl labirynt, a każda z jego części zawiera unikalne treści i wyzwania. Gra ma zadebiutować jeszcze przed końcem roku na PC za pośrednictwem Steam, a w planach jest też wydanie gry na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Steel Rising to RPG akcji osadzone w alternatywnej wersji naszego świata. Tytuł opracowany został przez francuskie studio Spiders, które wydało m.in. grę Gridfall. Gracz wciela się w robota, który walczy z innymi maszynami na ulicach steroryzowanego Paryża. Twórcy określają grę mianem Souls-like'a, więc spodziewałbym się dosyć wysokiego poziomu trudności. Steel Rising jest tytułem, który główny nacisk kładzie na eksplorację i walkę. Gracz może swobodnie przemierzać ulice Paryża i wykonywać kolejne misje fabularne. W niektórych miejscach może on natrafić także na sekretne przejścia prowadzące do nowych lokacji. Oczywiście w grze nie brakuje także walki. W czasie starć z przeciwnikami korzystać można z 7 różnych rodzajów broni. Z biegiem rozgrywki postać zdobywa doświadczenie, które pozwala awansować jej na wyższy poziom i odblokowywać nowe umiejętności. Złożona gra RPG wzbogacona rozbudowane elementy strategii turowej. Produkcja została opracowana przez niezależne studio Ocean Drive i stanowi jego debiutancki projekt. Zabawę rozpoczynamy od stworzenia postaci. Gra pozwala nam zadecydować o płci i wyglądzie bohatera, a także wybrać jego profesję. W przeciwieństwie do wielu innych gier tego typu, historia ma z góry ustalony przebieg. Tytuł nie zawiera więc wyborów moralnych. Duże znaczenie w rozgrywce mają mieć właśnie taktyczne starcia, przy których będziemy musieli brać pod uwagę chociażby rodzaj terenu, na którym się znajdujemy. Złożoność potyczek wzrasta jeszcze bardziej, gdy wspomnimy o licznych klasach postaci, umiejętnościach oraz rozbudowanym ekwipunku. Otrzymaliśmy również fragmenty eksploracji, sceny przerywnikowe i dialogi z postaciami niezależnymi. Całość przypomina ubiegłoroczny King's Bounty 2, gdzie turowe potyczki połączone z eksploracją w widoku z perspektywy trzeciej osoby. Forspoken jest przygodową grą akcji z otwartym światem i elementami RPG, w której gracze trafiają do fantastycznego świata. Tytuł przedstawia historię młodej Amerykanki, która niespodziewanie zostaje przeniesiona ze współczesnego Nowego Jorku do magicznej krainy Atia. Jedną z najważniejszych cech produkcji jest system poruszania się, określany przez deweloperów jako magiczny parkour. Z pomocą magicznych zdolności protagonistka może przemierzać krainę z ogromną prędkością i zwinnością, przeskakując nad kanionami i wbiegając na najwyższe szczyty gór. W walce z przeciwnikami bohaterka wykorzysta pokaźny arsenał potężnych zaklęć, które gracz może dostosowywać zależnie od własnego stylu gry. Do każdego starcia można podejść spokojnie i taktycznie lub dać porwać się w wir szybkiej i brutalnej akcji. Istotną cechą produkcji jest profesjonalna obsada. W głównych rolach zobaczymy popularnych aktorów filmowych i telewizyjnych, którzy nie tylko podkładają głosy postaci, ale również użyczyli swojego wizerunku. Gotham Knights to RPG akcji rozwijające pomysły z serii Batman. Do wyboru są 4 postacie z unikalnymi zdolnościami, które eksplorują miasto o otwartej strukturze, wypełniają zadania oraz rozwijają swoje statystyki. Fabularnie gra nie jest powiązana z serią Batman. Tytuł pełnymi garściami czerpie z rozwiązań tego cyklu, ale prezentuje odmienną wersję miasta oraz zamieszkujących jego postaci. Fabuła gry zaczyna się dramatycznie. Przyjaciele Batmana otrzymują od niego wiadomość przygotowaną na wypadek jego śmierci. Bez Mrocznego Rycerza miasto szybko ogarnia chaos, dlatego zadanie strzeżenia ulic spada na czwórkę jego wychowanków. Większość mechaniki rozgrywki jest ręcznościowa. Gracz eksploruje świat i walczy z wrogami za pomocą dynamicznego systemu pozwalającego na korzystanie z bogatego wyboru technik specjalnych. Gra pozwala również stosować podejście skradankowe. Do tych typowych dla tych gier akcji rozwiązań dorzucono silne elementy RPG. Postaci i wrogowie mają poziomy określające ich siłę, a kluczową rolę odgrywa ulepszanie statystyk bohatera. Na szczycie listy już oficjalnie zapowiedzianych RPGów, których nie możemy się doczekać, jest z pewnością Starfield.
Opracowana przez firmę Bethesda Softworks, produkcja pozwalająca graczom wcielić się w kosmicznych podróżników. Starfield jest pierwszą od 25 lat pozycją z katalogu wydawniczego firmy, która reprezentuje zupełnie nową markę. Produkcja ta zaoferuje nam największą mapę spośród współczesnych gier dewelopera. Mapa pojedynczej planety może być nawet kilkukrotnie większa od tej w Skyrimie. W trakcie międzygwiezdnej podróży odwiedzimy różne planety, na których spotkamy różne frakcje, do których z czasem można dołączyć, co pozwoli na kreowanie własnej fabuły, wedle naszych poglądów oraz podejścia do konkretnych tematów. W przypadku Starfielda nie będziemy mieć do czynienia z fantasy oraz postapokalipsą, tylko rasowym science fiction. Hogwarts Legacy to trzecioosobowa gra RPG akcji z otwartym światem, która została osadzona w uniwersum Harry'ego Pottera. Wcielamy się w młodego czarodzieja lub czarodziejkę, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły magii i czarodziejstwa. Wydarzenia z gry mają miejsce wiele lat przed tymi znanymi z książki i filmów o Harry Potterze. Rozgrywka polega na eksplorowaniu magicznego zamku oraz okolic. Gracz ma dużą swobodę w poruszaniu się dzięki otwartości żyjącego swoim życiem świata. Jako że wcielamy się w ucznia, nieodzowną częścią gry jest uczęszczanie na zajęcia z m.in. eliksirów zielarstwa, zaklęć, obrony przed czarną magią czy opieki nad magicznymi stworzeniami. W trakcie przygody rozwijamy swoją postać, uczymy się nowych czarów, odblokowujemy dostęp do kolejnych lokacji i sekretów, zdobywamy sojuszników i natrafiamy na fantastyczne zwierzęta. Na swojej drodze możemy napotkać także na mroczne siły, ale to od nas zależy, czy im ulegniemy, czy nie. Nasze decyzje podejmowane podczas rozgrywki mają niebagatelny wpływ na przebieg historii i jej zakończenie. Oprawa wizualna Hogwarts Legacy prezentuje dosyć wysoki poziom. Udało się z dużą pieczołowitością oddać wygląd Hogwartu i przesiąknięty magią lokacji. Kolejna gra z serii powstaje ze sprawą Asobo Studio oraz Focus Home Interactive, zabierająca graczy ponownie do świata zdominowanego przez szczury. Po raz kolejny śledzimy losy rodzeństwa walczącego o przetrwanie w kraju ogarniętym wojną i stawiającym czoła tytułowej pladze. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Przygoda wiedzie nas przez różnorodne lokacje, od miast i wiosek, przez malownicze wybrzeża, skończywszy na polach bitew. Przemierzając je, śledzimy fabułę i wykonujemy wynikające z niej zadania, rozwiązujemy zagadki środowiskowe oraz radzimy sobie z przeciwnikami. Gra może się pochwalić oprawą graficzną wysokiej jakości. Tak jak to miało miejsce poprzednio, największe wrażenie robią szczury występujące tu w ogromnych ilościach. Tajemnicy nie stanowią natomiast platformy docelowe. Ten tytuł można będzie zagrać na PC z Windows 10 oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series. Już teraz wiadomo też, że omawiana gra dołączy do katalogu usługi Xbox Game Pass i to od dnia premiery. Avatar to przygodowa gra akcji, która rozgrywa się w filmowym uniwersum Avatara. Za jej powstanie odpowiada firma Ubisoft oraz należące do niej szwedzkie studio Massive Entertainment. Oparta na najnowszą wersję silnika Snowdrop i przygotowywana wyłącznie z myślą o konsolach nowej generacji oraz komputerach PC, gra Avatar przywołuje do życia urzekający świat Pandory. Wraz z całym jej pięknem i wszystkimi niebezpieczeństwami w formie wciągającego otwartego świata. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać członka plemienia Na'vi i wyruszamy na wyprawę przez tętniący życiem i reaktywny świat zamieszkiwany przez niepowtarzalne stworzenia oraz nowe postacie. Ziemskie korporacje chcą położyć łapę na surowcach i minerałach tej planety. Gracze zatem wezmą udział w bardzo krwawym konflikcie pomiędzy kolonistami i Na'vi. Losy całej Pandory będą zależeć od działania gracza, a wyczerpujące bitwy będą rekompensowały wspaniałe kosmiczne widoki. To sprawi, że Avatar da przyjemność wielu, wielu graczom, oferując nową jakość rozgrywki. The Lord of the Rings Gollum to zupełnie nowa gra niemieckiego studia, które chce dostarczyć nam tragiczną historię tytułowej postaci. Gra rozgrywa się między wydarzeniami opisywanymi w Hobicie, a książkową trylogią Władca Pierścieni. Szukając złodzieja, który ukradł jego skarb, Smigul zawędrował aż do Mordoru. Tam jednak został schwytany przez sługi Mrocznego Władcy. Teraz Gollum musi spróbować uciekać swoim oprawcom. Twórcy gry starali się trzymać książkowego kanonu, tak więc opowiadana historia może zakończyć się tylko w jeden sposób. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a kierowana przez nas postać eksploruje lokacje podzielone na mniej lub bardziej otwarte poziomy. Te może zwiedzać w poziomie, jak i w pionie. Gollum jest wybitnym spinaczem i pod tym względem niewiele ustępuje księciowi Persji. O wiele gorzej radzi sobie z walką. Nawet próby cichego wyeliminowania przeciwników obarczone są ogromnym ryzykiem. Dlatego też przez większość czasu przekradamy się za plecami wrogów i za wszelką cenę unikamy wykrycia. Twórcy hitów Lineage oraz Guild Wars 2, południowo-koreańskie studio NCSoft, szykuje potencjalną rewolucję w gatunku. Projekt miał należeć pierwotnie do pierwszej z wymienionych serii, lecz twórcy wywalili starą wersję do kosza i stworzyli kompletnie nową grę. Zamiast izometrycznego widoku postawiono na typowe 3D. Sporo pracy włożono także w grafikę. Wygląda naprawdę imponująco. Nie ma wątpliwości, że będzie to jeden z najładniejszych MMORPGów na świecie.
Tytuł ma zachwycać stroną wizualną, jak i skalą. Potyczki nabiorą gigantycznych rozmiarów, a spory wpływ na ich przebieg będą miały np. warunki atmosferyczne. Niektóre potwory pojawią się tylko w nocy. Warunki pogodowe wpłyną na całą rozgrywkę, np. wiatr wpłynie na ucznictwo, umiejętności oparte na elektryczności zadają więcej obrażeń, gdy pada deszcz. W niektórych momentach gracze będą mogli samodzielnie wpływać na pogodę. Rozgrywka jest powiązana z interakcją graczy ze sobą. Twórcy twierdzą, że zawartość będzie trudna dla singli. Solstice to dynamiczne RPG akcji wzbogacone o elementy rodem z gier typu slasher. Pod względem rozgrywki Solstice inspiruje się serią Dark Souls, oferując jednak przy tym dynamiczniejszy system walki. Tytuł przenosi nas do fantastycznego świata nękanego przez zjawy, dzikie kreatury przebywające za tak zwanej zasłony. Owe istoty opanowują umysły ludzi i przemieniają ich w książęcia potwory. Przemierzając świat, zajmiemy się przede wszystkim eliminacją przeciwników, mierzymy się zarówno ze standardowymi oponentami posyłanymi do piachów w ilościach hurtowych, jak i ze znacznie silniejszymi bossami. W miarę postępów zdobywamy coraz potężniejszy oręż i ulepszamy je już posiadany, co pozwala nam stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. Solstice posiada dopracowaną prawę graficzną utrzymaną w barwnej, lecz przy tym dość mrocznej stylistyce inspirowanej klasycznymi japońskimi motywami. Dark Envoy jest grą RPG opracowaną przez niezależne polskie studio Event Horizon. Mowa o zespole, którego debiutanckim projektem było pokrewne gatunkowo i ciepło przyjęte przez graczy Tower of Time z 2018 roku. Źródłem inspiracji dla twórców podczas pracy nad omawianym projektem były serie Mass Effect oraz Dragon Age. Tytuł przenosi nas do fantastycznego uniwersum, w którym magia ściera się z technologią, a ludzkie imperium spycha na margines przedstawicieli tzw. starych ras. Główni bohaterowie opowiedzianej tu historii postanawiają naprawić statek powietrzny swoich rodziców, by na jego pokładzie wyruszyć w podróż przez pełną niebezpieczeństw krainę. W grze akcję zazwyczaj obserwujemy z góry, choć mamy możliwość przemieszczania się i obracania kamery. Świat gry został podzielony na regiony, pomiędzy którymi przemieszczamy się na pokładzie wyżej wspomnianego okrętu stanowiącego dla bohaterów mobilną bazę wypadową. Oprócz zadań popychających do przodu fabułę, na realizację czekają rozmaite misje poboczne, ich dopełnieniem są natomiast różnorodne wydarzenia. Filarem gry Dark Envoy jest kampania fabularna, którą można ukończyć w pojedynkę lub w towarzystwie drugiego gracza przez internet w ramach trybu współpracy. Project Eve jest widowiskową grą RPG akcji inspirowaną przez takie hity jak Nier Automata oraz God of War. W Project Eve trafiamy do postapokaliptycznego świata i wcielamy się w wojowniczkę walczącą z potworami, które go opanowały. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a produkcja oddaje nam do dyspozycji częściowo otwarty świat, na który składają się przede wszystkim zniszczone obszary miejskie. Wśród lokacji nie brakuje również malowniczych plenerów. Przemierzając owe miejsca, zajmujemy się głównie walką z adwersarzami, a nie zabraknie też potężnych bossów. Starcia są niebywale dynamiczne, a wrogów eliminujemy robiąc użytek z miecza stanowiącego podstawową broń protagonistki i wykonującą efektywne kombosy. Tempo pojedynków można nieco zmniejszyć poprzez skorzystanie ze spowolnienia czasu. Projekt Eve działa w oparciu o technologię Unreal Engine 4. Produkcja może się pochwalić oprawą graficzną wysokiej jakości, którą utrzymano w przyjemnej dla oka mangowej stylistyce. Twórcy Astergios postanowili pójść tropem Immortals Fenyx Rising i przygotować tytuł osnuty na podobnym zestawie mitów. Gra Astergios powstaje na silniku Unreal Engine 4. Na graczy czekają tereny starożytnego Rzymu oraz przygoda inspirowana greckimi opowieściami. Główną bohaterką tego tytułu jest wojowniczka z północy, która pragnie odnaleźć zaginionego ojca. W swojej wędrówce Hilda trafiła do mitycznego przeklętego miasta, gdzie będzie świadkiem wzrostu i upadku znanej cywilizacji. Gameplay zapewni potyczki z udziałem wielu różnych klas postaci, broni jak miecze, młoty, buławy, sztylety czy włócznie. W miarę postępów zdobywamy nowe umiejętności, które nie tylko zwiększają nasz potencjał bojowy, lecz także pozwalają dostosowywać styl walki wojowniczki do indywidualnych preferencji. W którym Ubisoftu przygotowano nawet setkę znajdziek do odkrycia, a w toku fabuły mamy podejmować ważne wybory, które wpływają na ostateczny kształt opowieści. Według niektórych źródeł gra może zostać wydana w grudniu tego roku. Projekt Ragnarok będzie grą MMORPG w otwartym świecie mitologii nordyckiej. Deweloperzy ujawnili, że Ragnarok ma być mocno zorientowany na God of War pod względem systemu walki. W trakcie zabawy wcielamy się w Hirosa obdarzonego boskimi mocami, którego zadaniem jest powstrzymanie apokalipsy. W realizacji powierzonego nam zadania przeszkadzają liczni przeciwnicy, na czele ze smokami, gigantami oraz innymi stworami inspirowanymi istotami z nordyckiej mitologii. Starcia są niebywale dynamiczne, a w ich trakcie należy wykazać się nie tylko umiejętnością odpowiedniego wykorzystania zdolności bohatera lub bohaterki, lecz także zręcznością i refleksem. Ponadto dynamiczne ruchy, takie jak spinaczka, latanie, szybowanie i jazda konna sprawią, że podróż przez otwarty świat będzie ekscytująca. Za wszystko odpowiada chińska firma NetEase, która jest głównie znana z gier MMO, współproducent Diablo Immortal, a także wydawca World of Warcraft na rynku chińskim.
Jeśli mowa o najbardziej wyczekiwanych RPG-ach, w ścisłej czołówce znajduje się z pewnością Evolved. Gra, o której do tej pory mówiło się stosunkowo niewiele i której nie pokazywano zbyt często, może być prawdziwym czarnym koniem. Akcja tytułu ma rozgrywać się w realiach znanych fanom serii Pillars of Eternity. Wydarzenia w Evolved będziemy obserwować z widoku pierwszej osoby. Zabawę zaczynamy tworząc bohatera, następnie udajemy się eksplorować świat, wypełniać zadania i rozwijać postać. Duży nacisk jest podobno układziony na to, by otoczenie reagowało na nasze poczynania. Ważne dla deweloperów są również warunki pogodowe, sztuczna inteligencja oraz fizyka wiążąca się w istotny sposób z magią. Fani walki wręcz będą więc korzystać z uderzeń tarczą, kopniaków czy technik szermierki, a fani magii będą mogli przypisać sobie czary do poszczególnych przycisków. No cóż, brzmi to wszystko fantastycznie, czekamy więc z niecierpliwością na pierwszy pokaz rozgrywki z tego tytułu. Lagmate Wukong to RPG akcji oparte na chińskiej powieści Wędrówka na Zachód, a sama gra przypomina chociażby serię Dark Souls. W czasie przygody gracz wciela się w zdolnego do zmiany swojej formy wojownika, a głównym elementem rozgrywki jest walka za pomocą kija. Oręż ten ma szeroki zakres funkcji. Umożliwia on nie tylko atakowanie wrogów, ale także blokowanie ciosów i odbijanie strzałów z łuku. Jak na istotę małpią podobną przystało, protagonista jest niebywalnie zwinny, więc w trakcie starć wykonuje liczne skoki i uniki. Tytuł prezentuje się obłędnie, a to wszystko dzięki nowemu silnikowi graficznemu Unreal Engine 5 oraz technologii DLSS. Efekty pracy, czyli wyśmienitą oprawę wizualną, jak i filmowe wstawki prezentują się wyśmienicie. Produkcja przyciąga uwagę głównie piękną oprawą graficzną, dynamiczną walką oraz różnorodnością ruchów. Gra zapowiada się naprawdę świetnie, w szczególności dla miłośników chińskiej mitologii oraz souls-like'owego stylu walki. Kolejny tytuł to Projekt Magnum, czyli połączenie gry z gatunku RPG z trzecioosobową strzelanką, która może pochwalić się piękną oprawą wizualną oraz unikalnymi postaciami stworzonymi w stylu science fiction, gdzie gracz będzie walczył ze środowiskiem. W grze mają pojawiać się różne umiejętności, akcje, bronie i wszystko, czego potrzebuje strzelanka PvE. Pojawiają się w niej także walki z bossami. Sam zwiastun pokazuje dobrze wyglądającą grę z efektowną akcją. Niektóre zaprezentowane sceny to prawdopodobnie fragmenty przerywników filmowych z gry, ale same ujęcia rozgrywki wyglądają nieźle. Postacie korzystają ze specjalnych linek, umożliwiających im szybsze przemieszczanie się. Wygląd postaci i wrogów jest interesujący, choć może nieco przesadzony. Początkowo zakładano, że gra ma trafić tylko na PC, jednak po udostępnieniu nowego zwiastunu wiemy, że produkcja zamierza również na konsole PS4 oraz PS5. Na ten moment nie znamy wielu szczegółów na temat tej produkcji. Mroczna adaptacja powieści Pinokio, zrealizowana w formie produkcji typu Souls-like. Lies of P wcielamy się w będącego mechaniczną lalką bohatera, który szukając pana Geppetta przemierza posępne miasto Kraft i stawia czoła czyhającym tam na niego koszmarom. Protagonista budzi się na opuszczonym dworcu kolejowym, jedyną wskazówką na temat tego, co powinien zrobić, stanowi leżąca przed nim kartka. Napisano na niej, że w mieście przybywa pan Geppetto, którego Pinokio powinien poszukać. Nie mając innego wyjścia, bohater postanawia wyruszyć przed siebie i stawić czoła zagrożeniom czyhającym na niego w mieście. Mając nadzieję, że w końcu znajdzie odpowiedzi na dręczącego pytania. Eksploracji miasta i realizacji zadań przeszkadzają nam liczni przeciwnicy, których eliminujemy, robiąc użytek przede wszystkim z broni białej. Jak przystało na grę typu Souls-like, podczas dynamicznych starć musimy wykazywać się nie tylko zręcznością i refleksem, lecz również spostrzegawczością. Ta ostatnia pozwala nam poznać schematy ruchów adwersarzy i odkrywać luki w ich obronie oraz inne słabe punkty. Im częściej bowiem Pinokio mówi nieprawdę, tym bardziej ludzki się staje, a co za tym idzie, stopniowo traci możliwości, jakie posiada, będąc mechaniczną lalką. Jako lalka, Pinokio może zmieniać poszczególne części mechanicznego ciała, co zapewnia mu nowe umiejętności. Patch of Exile 2 to w istocie obszerna aktualizacja do Patch of Exile, a więc wydanego w 2013 roku sieciowego RPG akcji inspirowanego serią Diablo. Patch of Exile 2 to zupełnie nowy rozdział w rozwoju Patch of Exile. Oferuje nową kampanię fabularną składającą się z 7 aktów, która rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach przedstawionych w podstawce. Rozpoczynając przygodę z dwójką, proszeni jesteśmy o stworzenie zupełnie nowego bohatera wybieramy spośród klasowych archetypów znanych fanom jedynki. Podczas rozgrywki czekają na nas kompletnie przebudowany system ekwipunku, klejnotów oraz umiejętności, które stworzone zostały w oparciu o sugestie fanów. W Patch of Exile 2 widoczny lifting przeszła też oprawa graficzna. Twórcy zaimplementowali nowy system oświetlenia oraz fizyki obiektów, a także wprowadzili znacznie lepsze animacje oraz modele 3D. Warto zaznaczyć, że jedynka i dwójka są dostępne z poziomu tego samego klienta gry. Oba tytuły dzielą także tzw. Endgame, który został przebudowany w wydaniu w grudniu 2019 roku, dodatek Patch of Exile Conquerors of the Atlas. Bez zmian pozostaje również model biznesowy free-to-play, który udostępniony jest wszystkim fanom w formie darmowej aktualizacji do podstawki oznaczonej numerem 4.0. Przygodowa gra akcji osadzona w komiksowym uniwersum Marvela. Jej bohaterem jest Wolverine, najpopularniejszy członek drużyny X-Men i jeden z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów na świecie. Produkcja, która została zaprojektowana z myślą o PlayStation 5,
Została zapowiedziana znienacka we wrześniu 2021 roku. Producent potwierdził, że nie będzie to kolejna produkcja pełna humoru pokroju Spidermana, a propozycja poważna, bardziej dla dorosłych. Tak samo zdaje się sugerować utrzymany w ciężkim, niepewnym klimacie zwiastun. Wolverine jest z założenia postacią bardzo brutalną i agresywną, więc z pewnością nie zabraknie scen pełnych krwi i niecenzuralnego języka. Będzie to tytuł ekskluzywny dla PS5, więc prawdopodobnie zagramy w 4K i 30 FPS włączonym ray tracingiem lub 4K i 60 FPS bez ray tracingu. Zwiastun swoim klimatem przypomina filmowego Logana i jest to bardzo pozytywne skojarzenie. Miejmy nadzieję, że szybko zobaczymy kolejne materiały z gry. The Outer Worlds 2 to kontynuacja ciepło przyjętego CRPG-a akcji z 2019 roku, który powstał w studiu Obsidian Entertainment. Fabuła oferuje inny układ słoneczny niż zwiedzania w jedynce Holicon. Na bohatera wykreowanego przez graczy czekają nietuzinkowe przygody oraz zupełnie nowi towarzysze, których również możemy nająć oraz zatrudnić na pokładzie naszego statku kosmicznego. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej. Naszym zadaniem jest przemierzanie otwartego świata i wykonywanie zleconych zadań, zarówno głównych, jak i pobocznych. Gracz ma swobodę w rozwijaniu swojego protagonisty lub protagonistki dzięki kilku rozgałęzieniom na drzewku umiejętności. Oprócz tego gameplay jest nieliniowy i pozwala, posiadając odpowiednio wykreowane cechy, korzystać z np. specjalnych linii dialogowych, by uniknąć walki lub przekonać oponenta do swojej racji. Konkretów o tej grze brakuje, ale powyższe informacje narastają pozytywnie co do premiery. Przypomnę, że studio Obsidian ma pełne ręce roboty i w kolejce na premierę czeka chociażby Avowed. Baldur's Gate 3 to kolejna część znanego cyklu gier RPG, który został zapoczątkowany w 1998 roku przez firmę BioWare. Nawiązanie akcji następuje w momencie, w którym tytułowe miasto zostaje najechane przez łupieżców umysłu. Nim jeźdźcom na smokach udaje się przygonić agresorów, ci obracają w ruinę część miasta i porywają na pokład swojego statku wielu mieszkańców, by poddać ich straszliwemu procesowi zwanemu ceramorfozą. W trakcie walki kluczowe jest nie tylko wykorzystywanie mocnych stron każdego z członków drużyny, lecz także robienie użytku z możliwości oferowanych przez otoczenie. Fabuła jest mniej liniowa niż w poprzednich częściach serii, zadania można rozwiązywać na różne sposoby, a ich rezultat odbija się na dalszych wydarzeniach. Baldur's Gate 3 można grać w pojedynkę lub w trybie kooperacji, zarówno przez sieć maksymalnie 4 graczy, jak i lokalnie na podzielonym ekranie, gdzie maksymalnie mogą grać 2 osoby. Gra zadebiutowała już w usłudze wczesnego dostępu, początkowo oddając do dyspozycji graczy cały pierwszy akt, a w nim 80 potencjalnych walk i niemal 600 postaci niezależnych. Seria Diablo na zawsze zapisała się w historii gier komputerowych. Kolejne odsłony przyciągały przed ekrany rzesze ludzi. O niezwykłej żywotności Diablo zadecydowało kilka aspektów, jednym z nich jest np. możliwość przechodzenia gry za każdym razem w inny sposób. Kilka lat po premierze poprzedniej części serii Diablo 4 zostało oficjalnie zapowiedziane. Blizzard chce w pewnym sensie powrócić do mrocznych korzeni cyklu i zapowiada, że nowa odsłona będzie połączeniem rozwiązań i motywów części drugiej i trzeciej. Styl gry będzie od razu znajomy i rozpoznawany dla wszystkich, którzy grali w jakiekolwiek Diablo. Twórcy nie chcą zmieniać najważniejszych założeń mechaniki. Jednocześnie Blizzard stawia też na nieco bardziej przystępny gameplay niż konkurencyjny Patch of Exile. Oczywiście, jak poprzednio, możliwa będzie też wspólna zabawa ze znajomymi. Możemy spodziewać się różnych krajobrazów, co niemniej standardowego podziału na obszary pustynne, leśne czy zimowe. Świat będziemy też współdzielić z innymi graczami, co jest istotną nowością. Twórcy obiecują jednak, że obcych nie będziemy spotykać zbyt często. Diablo 4 ukaże się najwcześniej w 2023 roku. Blizzard nie ujawnił jeszcze daty premiery. Nie podano nawet daty wstępnych technicznych testów. Fable to kolejna odsłona z serii popularnych przygodowych gier akcji z elementami RPG. Tym razem za produkcję odpowiadają autorzy m.in. serii Forza Horizon. Nowa odsłona Fable została zapowiedziana ponad rok temu i w tym czasie twórcy nie podzielili się z graczami żadnymi nowymi informacjami. Z wstępnej informacji wynika, że produkcja planowana jest jako swoisty restart serii. Twórcy chcą opowiedzieć graczom całkowicie nową historię, która nie będzie w żaden sposób powiązana z wątkami ze wcześniejszych edycji Fable. Oczywiście w dalszym ciągu akcja ma rozgrywać się w krainie fantasy znanej jako Albion, która zamieszkiwana jest przez ludzi, legendarnych wojowników oraz rozmaite magiczne istoty inspirowane m.in. legendami arturiańskimi. Jest to 16. główna odsłona bestsellerowej serii japońskich gier RPG, której wydawcą jest firma Square Enix. Zabiera nas w podróż do fantastycznego świata, gdzie pojawienie się tajemniczej plagi zaburzyło ciężko wypracowaną równowagę. Protagonista poświęcił się szermierce i już jako nastolatek stał się prawdziwym mistrzem miecza, przez co został obwołany pierwszą tarczą Rosarii. Final Fantasy XVI akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra oddaje nam do dyspozycji różnorodny świat, gdzie znajdziemy nie tylko malownicze trawiaste równiny oraz piękne miasta, lecz także znacznie mroczniejsze lokacje, jak chociażby ponure bagna. Przemierzając je, realizujemy zadania popychające do przodu fabułę oraz wykonujemy rozmaite misje poboczne, czym często przeszkadzają nam przeciwnicy. Wrogów eliminujemy w zwarciu, robiąc użytek z broni białej, a na dystans także korzystając z szerokiej gamy magicznych ataków.
kontynuacja bestsellerowej gry akcji z 2017 roku. Tytuł został opracowany przez autorów pierwowzoru, czyli studia Ninja Theory, a jego wydaniem zajęła się firma Microsoft. W trakcie zabawy gracze ponownie wcielają się w znaną z pierwszej części serii celtycką wojowniczkę. Odwzorowanie twarzy i animacje w jedynce były bardzo dobrze wykonane, ale to co widać w zwiastunie dwójki to fotorealistyczna jakość wykorzystująca nowoczesne technologie. Kolejne przygody odbywać się będą na Islandii, gdzie twórcy chcą zaprezentować graczom wizję tego, jak kreowane będą mity oraz legendy. Jest to obszar, na który zespół zwrócił szczególną uwagę, przeszukując ponad 40 miejsc, aby stworzyć świat, a także tworząc prawdziwe kostiumy, które następnie skanowano do silnika. Ponadto aktorka odgrywająca główną rolę przeszła szkolenia bojowe i sesję motion capture, aby zapewnić bardziej realistyczne animacje walki w grze. Wiedźmin 4 to termin roboczy, który nadany został najnowszej czwartej odsłonie cyklu gier RPG polskiego studia CD Projekt Red, oparty na twórczości pisarza Andrzeja Sapkowskiego. Jest to bez wątpienia jeden z najgorętszych zapowiedzi, jaka pojawiła się w ostatnim czasie. Niestety przyjdzie nam trochę poczekać, gdyż produkcja ruszy dopiero w 2022 roku. Biorąc pod uwagę czas powstawania poprzednich dzieł dewelopera, premiery gry nie należy spodziewać się wcześniej niż w 2025 roku, ale na pewno nie mogło go zabraknąć w tych zapowiedziach. CD Projekt Red deklaruje, że historia Geralta z Rivii jest już zamknięta, dlatego należy spodziewać się zmiany głównej postaci. Najbardziej prawdopodobną kandydatką do tej roli jest Ciri. Pod znakiem zapytania stoi natomiast kwestia tego, jak twórcy rozwiążą problem różnych wariantów losów tej bohaterki. Crimson Desert jest przygodową grą akcji z elementami RPG i otwartym światem, choć początkowo projekt powstał jako gra MMORPG z rozbudowaną kampanią, osadzoną w uniwersum wcześniejszego dzieła tego zespołu, Black Desert Online, z czasem rozwinął się na tyle, że stał się w pełni samodzielnym tworem. W Crimson Desert akcja obserwując z perspektywy trzeciej osoby, a eksplorując kontynent, realizujemy misje popychając fabułę do przodu, a także zajmujemy się rozmaitymi zadaniami i aktywnościami pobocznymi. Poza tym od czasu do czasu przychodzi nam rozwiązywać pomysłowe zagadki środowiskowe. Podczas zabawy często stajemy do walki z przeciwnikami. Na naszej drodze stają zarówno wrogo nastawieni przedstawiciele inteligentnych ras, jak i rozmaite potwory. Wśród tych ostatnich znajdziemy nie tylko pomniejsze maszkary, których pokonanie nie powinno stanowić większego problemu dla zaprawionego w bojach wojownika, lecz również olbrzymie bestie. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek przede wszystkim z broni białej i łuków. Eliminacja nieprzyjaciół wymaga od nas wykazywania się zręcznością i refleksem. Tytuł Crimson pozwala zarówno na zabawę w pojedynkę, jak i na rozgrywkę w trybie multiplayer. Produkcja umożliwia współpracę pomiędzy graczami, a także toczenie przez nich między sobą zaciętych bojów. Bardzo dziękuję za zobaczenie tego materiału. Jak widzicie, jest bardzo wiele ciekawych premier, w które będzie warto zagrać. Mam nadzieję, że te gry nie opóźnią się z premierą i mam nadzieję też, że nie będą za bardzo zbugowane, a rozgrywka będzie naprawdę super, bo jak widać prezentują się one naprawdę zacnie. Piszcie w komentarzach, który tytuł Wam się najbardziej spodobał, która gra jest Waszą ulubioną, a w którą raczej nie zagracie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za całą Waszą aktywność, dzięki Wam mój kanał cały czas się rozwija.